Witajcie na kanale Airsoft Next, ja jestem Gajos i dzisiaj mamy całkiem sporą paczkę ze sprzętem od firmy Halicontex. Zaczynajmy! Idąc od góry do domu, mamy fajne czapeczki Halicona. Bardzo fajne, podoba mi się. Na razie ją odłóżmy. No, kolejna czapka Halicona. O, ta chyba mi się podoba. Znacznie bardziej mi się podoba, tak. Jest całkiem ciekawa. Z haftowanym logiem na daszku. Trackerka. Dobrze, kolejne. Co mamy dalej? Kolejną czapkę Halicona. Idąc głębiej, przechodzimy do ciekawszych rzeczy. Mianowicie mini training rig w multicamie. Bardzo ładnie, nie powiem. Nerkę odczepiana. Nice. Lecimy dalej. Spodnie. Hybrid Outback Pants. W ciekawym kolorze. Kolor Taiga Green. Fajny rozciągliwy materiał czarny. Z przodu i w kroku. I z tyłu na nogę. Kolor mi się podoba. Jest ciekawy. Dobrze, odłóżmy na bok. Co mamy kolejnego? Softshell Trooper. W moim ulubionym kolorze matte brown. O tak. Tej jasności kamery nie będzie tego widać, a on nie jest tak jasny jak Coyote, jest ciemniejszy. Kolor matte brown, polecam. Idziemy dalej. Ach! Najnowszy krzyk mody, czyli flanela od Halicona. Podobno korzysta z podobnego kroju, co właściwie powinna, co ich linia MBDU, którą sobie chwalę, bo mam. Fajne miejsce rzepy na rękawach. Zastosowany materiał pod pachami, wywietrzniki. Interesujące. Myślę, że będzie fajne. Lećmy dalej. Kolejne spodnie. Tym razem są to utepy. Oj tak, świetne utepy w kamuflażu Pentcoat Wildwood. Chyba nie ma teraz lepszego kamuflażu na polskie lato, gdy roślinność wybuchnie zielenią. Idealnie.
Pudełko się nie kończy. Koszuleczka. Bardzo fajna chyba. Koszuleczka Helikona z kameleonem. Nice. Podoba mi się. Przez całą szerokość. Szerokość? Po całej długości leci. Fajna, fajna. No, kolejna koszulka. No, powiem szczerze, nie wiem, która mi się bardziej podoba. Naprawdę, te loga Helikona są catching the eye. Naprawdę są ciekawe, interesujące. No i standardowo koszulka. Nice. Lecimy dalej. Mniejsza rzecz. Naszywki Helikona. Trochę ich tutaj jest. Powiem szczerze, że jak rynek zalały naszywki gumowe, te pierwsze wypusty, to nie były zbyt interesujące, ale te sami musicie przyznać, że wyglądają całkiem spoko, o ile widać. Chyba widać. Włóżmy tutaj. Lećmy dalej. Tutaj mamy bluzę. Bluza Urban Tactical Hoodie Full Zip w kolorze szary melanż. Dobrze pamiętam? Dobra. Tak, ciekawa bluza, oczywiście taktyczna, rzepy na obydwu rękawach, z fajnymi ukrytymi kieszonkami, low profile, kangurka, prawie kangurka, przepraszam, czyli full zip, kapelusz, o, z tyłu miejsce na kolejne naszywki, nigdy za mało miejsca na naszywki, prawda? Lecimy dalej. Na kolaniki Alty. Wspaniale. W multicamie. Alta Flex. Girl. O, rękawiczki. Pierwsza rzecz, którą chyba przymierzę teraz. Ciekawy jest. Nice. Delikatne. Miły materiał dotyku od wewnętrznej strony. Logo Helikona. Fajne muszą być przewiewne. Z dobrym materiałem pomiędzy palcami do oddychalności. Fajne. All around tactical gloves. Jakby ktoś pytał. O, mamy jeszcze takie same. Tyle, że w kolorze kojot. Nie wiem, które bardziej mi się podobają. Lecimy dalej i będzie ostatnia rzecz z pudełka. A jest to Ridgeback w kolorze Taiga Green. Hmm.
Więc przyglądamy się temu. Uchwyty. Otwarcie. I w środku mamy wyścielane wszystko rzepem z przegródkami i z potworną ilością ładownic. No i oczywiście znalazł się ten pas do przenoszenia. Co jest też fajne w tej torbie, to to, że można ją rozpiąć całkowicie. Ciach. Mamy dostęp łatwy, jak już się rozsiądziemy na strzelance, do wszystkich potrzebnych rzeczy. No i oczywiście możemy narzucić wszędzie naszywki. Nice. No, mam nadzieję, że podobał się Wam ten unboxing. Dziękuję również w filmie Harry Context i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!